wygląd jest dla mnie moim zdaniem za jasny. Mankamenty jakby cery tak bardziej są widoczne, że do oprawy oczu on jest no, niedobrany. Tak, to ja na pierwszy rzut oka już mogę ci powiedzieć, że on jest po pierwsze za jasny i jest zbyt ciepły. Oczywiście inspirujemy się Joanną Krupą. Czy zdarzyło wam się kiedyś, że rozmawiacie o kimś, po czym okazuje się, że ten ktoś cały czas siedzi obok? A jeśli chodzi o Asię, to ty śledzisz ją na Instagramie? Mhm. A dlaczego akurat Asię? Nie wiem, no lubię ją. Znaczy, no zawsze fajnie wygląda, tak właśnie te włosy, to wszystko. Fajna energia i w ogóle fajne takie pokazanie, że coś można, tak? Ciężką pracę, to jest takie niesamowite. A ona jest taką inspiracją trochę dla ciebie? No. Łukasz postanawia zapytać Asię wprost o historię zdrady jej męża, opowiedzianą w filmiku. 15 lat razem, 7 lat w małżeństwie. I po tym tekście, który powiedziałaś, że wyznał ci miłość walentynki, ale do koleżanki, serio spadłem. Taki koleś. Jak się reaguje na coś takiego? Znaczy ja jakby wcześniej czułam w środku, że coś jest nie tak. A czyli czułaś to? To jest taka intuicja. I ja mówię, czy jest ktoś inny, tak? Półtorej miesiąca później, akurat wybrał walentynki, gdzie mi powiedział, że jest ktoś inny. Ja mu wybaczyłam wszystko, mówię, wracaj, zostaw ją. Usprawiedliwiłam go, że on jest taki, dobry, że mi się przyznał, tak? Byliśmy na rekolekcjach u terapeuty, rozmawialiśmy dużo niby, że będziemy ratować, a on tak naprawdę sobie materiał dowodowy robi do sprawy rozwodowej, bo potrzebował tak, żeby się przygotować. Ja mówiłam, wychodzi do domu, miłego dnia w pracy, on mówi, po co do mnie to mówisz i tak się z tobą rozwiodę. Ja mówię, no dobrze, ale jeszcze się nie rozwiodłeś, no to jeszcze ci powiem, do widzenia, tak, miłego dnia. Ale co wtedy czułaś? On szedł do pracy, ja całymi dniami byłam, tak? Moje dziecko wtedy miało ponad rok, uczyło się chodzić, ja nie potrafiłam się cieszyć, że ono chodzi. No nie dziwię się, przepraszam, że może muszę. Ja po prostu mam jakąś taką tendencję do usprawiedliwiania ludzi. Zawsze doszukiwałam się tego dobra w nim. On do mnie strzela kulami, a ja jeszcze daję mu kolejne kule, tak? I czekam, bo ten teraz nie trafi, to może tym razem się mu uda, tak? Bo ty po prostu jesteś taką naiwną dziewczyną. Tak. Ja też taki jestem. Ja też jakby wierzę ludziom strasznie. Wierzę, że wszyscy są dobrzy, dopóki nie dostanę mega kopniaka w dupę. Ale też właśnie trochę jest Asia taka. Z tego, co mi kiedyś opowiadała, to ona też w walentynki dowiedziała się o rozstaniu. Właśnie, Asia, możesz o tym powiedzieć? Chętnie ci powiem. Aaa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 a